W lidze im nie idzie, na europejskim froncie spisują się coraz lepiej. Drugie, kolejne zwycięstwo na koncie Śląska w FIBA Europe Cup. Podopieczni Emila Rajkowicza swoją postawą nie zachwycili, ale zdołali przełamać się w decydujących momentach. W spotkaniu z Interem gospodarzom dał się we znaki przede wszystkim duet braci Rancików. Radosław i Martin zdobyli w sumie 2/3 punktów całego dorobku drużyny, ale tego można było się spodziewać. To doświadczeni koszykarze, którzy lata spędzili na parkietach Euroligi i we Włoszech, i w Hiszpanii. Gra przez wiele sezonów była na najwyższym poziomie. Teraz powoli żegnają się z zawodowymi karierami, ale wciąż zachwycają. To właśnie po ich skutecznych akcjach goście po kilku minutach prowadzili w hali Orbita już 19-4. Śląsk szybko się pozbierał i w połowie drugiej kwarty po rzucie Rashada Maddena wrocławianie wyszli na jednopunktowe prowadzenie. W trzeciej i czwartej kwarcie gospodarzom udało się powiększyć przewagę do 8 punktów. Końcówka była jednak nerwowa. Zryw gości pozwolił im zniwelować straty do dwóch oczek. Trzecie zwycięstwo w rozgrywkach dał Śląskowi Madden, który w końcówce skutecznie wykonywał kolejne rzuty wolne. Wrocławscy koszykarze są bardzo blisko awansu. Ten awans mogą świętować na kolejkę przed zakończeniem zmagań grupowych. Stanie się tak, jeśli rywal Śląska z grupy M, Royal Halle, pokona we własnej hali BC Siaulali. Dodajmy, że najwięcej punktów dla Śląska w meczu ze Słowakami zdobyli Antony Smith 18 i Rashad Maddan 17. Radosław Rancik zdobył dla Interu 28, a brat Martin 22 punkty. Dla wrocławian porażka z Azotami była już 8. ligową przegraną z rzędu. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska bez Igora Żabicia, Giorgie Golubowicza i Jani Wojwodicia nie miała szans w starciu z reprezentantem Polski w pucharze EHF. W hali w Kobierzycach, gdzie wrocławianie gościnnie rozgrywali swój mecz, wyrównana walka trwała do 18 minuty. Wtedy na tablicy wyników widniał rezultat 11-11. Trener Śląska Piotr Przybecki ponownie starał się zniwelować przewagę rywali ryzykowną taktyką polegającą na wycofaniu w akcjach ofensywnych bramkarzy i wprowadzeniu dodatkowego zawodnika z pola. Początkowo dawało to efekty, im bliżej końca pierwszej połowy, tym bardziej inicjatywę przejmowali jednak goście. Po zmianie stron już tradycyjnie grających tego dnia 10 zawodników z pola wrocławian dopadł kryzys. Szybko wykorzystali to puławianie, w szeregach których prym wiedli reprezentanci Polski: Piotr Masłowski, Przemysław Krajewski oraz Bartosz Kowalczyk. Śląsk tego dnia mógł liczyć na bramki Jakuba Łucaka, którego czasem wyręczał Bartosz Wróblewski. To nie wystarczyło na zespół Azotów, który od 45 minuty mógł być spokojny na końcowy sukces. Na wyróżnienie w zespole z Wrocławia zasłużył m.in. 17-letni Paweł Dudkowski. Prezes Śląska Paweł Krążało obiecywał po meczu, że w przerwie na Mistrzostwa Europy klub będzie się wzmacniać. Podkreślił też, że nie ma tematu wycofania drużyny z rozgrywek Superligi. Tor znów tętnił życiem. To najważniejszy obiekt jest przecież dla wrocławian i gości spoza miasta. Ich w sezonie nie brakowało. Zadowolony jestem. Super sezon. Jeśli chodzi o wyścigi, to prawie 80 tysięcy widzów. Mniej o 20 tysięcy niż w ubiegłym roku, ale to kwestia pogody. W tym roku albo było za zimno w te wielkie dni wyścigowe, albo było za gorąco. Było 33 albo 36 podczas Oaks, ale prawie 8 tysięcy ludzi, a w ubiegłym roku mieliśmy rekord 13 tysięcy ludzi. Mocno we Wrocławiu zadomowili się nasi południowi sąsiedzi. Przyjeżdżają tu ze swoimi końmi, startują, wygrywają i dobrze się bawią. Gdyby nie Czesi, gdyby nie czescy zawodnicy, to nie mielibyśmy kogo wsadzać na konie, taka jest prawda. Dlatego w tym roku udało nam się przekonać minister Roskowską, ustępującą, do tego, żeby otworzyła zawód jeździec. I w polskim systemie edukacyjnym pojawił się nowy zawód, zawód jeździec, w którym od przyszłego roku, mam nadzieję, będziemy kształcić kadry dla i wyścigów, i sportów jeździeckich, i służb mundurowych, i koni rekreacyjnych, i hipoterapii, bo tak szeroko jest opisany ten zawód. Zawód jeździec to nie jedyny sukces partynic w tym roku. Tor trafił do europejskiej czołówki i od nowego sezonu będzie w gronie najlepszych. Crystal Cup, jesteśmy 12. torem europejskim w systemie pucharu Crystal Cup, o takich potęg jak Anglia właśnie, jak Francja, tam jest tor szwajcarski również, belgijski, Pardubice i Wrocław, polski tor. To są tory przeszkodowe, największe, najważniejsze tory przeszkodowe w Europie. W tym roku przedstawiciele Crystal Cup przyjechali do nas, obejrzeli tor, zakwalifikowali go i wchodzimy w przyszłym roku na pierwszy rok testowy.
Co to powoduje? To powoduje, że zawodnicy z Europy, którym będzie brakowało punktów do tej rozgrywki Crystal Cup, do tego systemu pucharowego, jest szansa, że będą przyjeżdżać do nas, a my wprowadzamy Wielką Wrocławską w ten system. Wrocław będzie też w innych grupach, zarówno wyścigowych, jak i tych promujących się przez konie. Lecę do Budapesztu, żeby spotkać się z szefami torów w Budapeszcie, Bratysławie, Pardubic i ja jako przedstawiciel Wrocławia z trenerem Siątkiem. To jest system gonitw płotowych. Zostaliśmy przyjęci już na 100% jako pełnoprawny członek do Stowarzyszenia Unii Europejskich Miast Promujących się poprzez konie. My aplikowaliśmy od ubiegłego roku o to uczestnictwo. W tym roku to klamka zapadła i jesteśmy piątym europejskim miastem, który funkcjonuje w Unii miast stawiających na promocję poprzez konie. To nie jest stowarzyszenie ośrodków jeździeckich czy centrów jeździeckich, to jest stowarzyszenie miast. I tam są takie sławy dla koniarzy nazwy dużo mówiące. Jerez de la Frontera to jest hiszpańska stolica konia andaluzyjskiego, to jest historyczna stolica konia andaluzyjskiego. Tam konie, to jest matecznik konia andaluzyjskiego. Golega to jest takie miasto niewielkie, około 5 tysięcy mieszkańców, a właściwie wielka wieś chyba, w Portugalii, które jest stolicą konia znowu luzytańskiego. Koń luzytański to jest bliski krewnik konia andaluzyjskiego. Waregem w Belgii, bardzo znany tor, słynny gonitwą, która ma ponad 160 lat tradycji. Do miasta promującego się w ten sposób należą też oczywiście Pardubice. Na koniec kilka słów o wyścigach w nowym sezonie na wrocławskich Partynicach. W przyszłym roku powtarzamy ten sam układ jak w tym roku. Atrakcje, no przede wszystkim chcemy zabudować bardziej Partynice. Jeszcze nie w ten sposób, w jaki byśmy sobie życzyli, czyli stałe budynki, ale chcemy postawić dwie hale namiotowe, takie, które dadzą widzom schronienie i tam będzie w nich również gastronomia, można będzie się ukryć przed słońcem. No i bardzo mi zależy na tym, żeby w przyszłym roku powstał taki profesjonalny plac zabaw, żeby można było rodziców, którzy są z dziećmi, bardziej skoncentrować na wyścigu i przyjemnościach bycia tutaj, niż na zajmowaniu się dziećmi, co jest oczywiście przyjemnością, ale na chwilę oddać dzieci profesjonalnej obsłudze i w miejscu, w którym będą się dobrze bawiły. Warto śledzić oficjalną stronę toru, na niej najświeższe informacje dotyczące działalności obiektu. Fani badmintona spotkali się już siódmy raz w sezonie. Do rozegrania pozostał jeszcze tylko jeden turniej. W siódmej próbie wśród młodziczek najlepsza okazała się Aleksandra Wesołowska z Milicza. W tej samej kategorii u chłopców wygrał Adam Bogacz z Wrocławia. Reprezentantka Sobótki Karolina Sznurowska zwyciężyła w grupie juniorek. Adam Bogacz nie tylko najlepszy u młodzików, ale też juniorów. W seniorach natomiast do 35 roku życia najwięcej powodów do radości mają Ryszarda Kabała i Andrzej Boguta. Gratulujemy. Przedostatni turniej rozegrali też w szachach szybkich seniorzy. Ich w całym sezonie czeka aż 10 startów. Dziewiąty skończył się wielkim zwycięstwem Wiesława Janochy. Do swojego konta dopisał aż 7 punktów, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyprzedził w niej dotychczasowego lidera Rafała Guzewicza. Przed ostatnimi spotkaniami wciąż nie znamy jednak rozstrzygnięć. W całym sezonie będzie bardzo emocjonująco. Poznaliśmy mistrzów Wrocławia w szachach dla dzieci. Rozegrano 5 turniejów w grupie A, czyli najstarszej. Ostatnie zawody wygrał Adam Kawałko. Złoto przypadło w generalce Radosławowi Dytmanowi. W grupie 11-latków najlepszy ostatnio był Mateusz Bednarczyk. W klasyfikacji generalnej zgromadził najwięcej punktów wspólnie z Bartoszem Kebelem. W zmaganiach dzieci grupy C triumf Konrada Czarnockiego. W całym sezonie najwięcej punktów uzbierał Adam Hallow. W najmłodszych kategoriach ostatni start wygrywali Michał Dębski, Aleksandra Pastuszka i Wiktoria Śmietańska. W mistrzostwach tytuł powędrował do Michała Dębskiego, Aleksandry Pastuszki i Gianfranco Variale. Koniec sezonu letniego Frisbee Ultimate. Chociaż zmagania zakończono w trudnych warunkach, to początek ostatniej letniej kolejki rozgrywano przy słońcu. Na polach marsowych zagrało 6 drużyn. Wynik bez niespodzianek wygrał AZS AWF Flow Wrocław. To też najlepsza drużyna dyscypliny w 23. otwartych mistrzostwach Wrocławia. W klasyfikacji generalnej znalazło się 7 zespołów. Znamy mistrzów miasta we wspinaczce sportowej. Ostatnim akcentem była rywalizacja na czas.
próbę numer 3, jak i cały sezon w kategorii kobiet wygrała Jelena Jarowa. Najlepszym zawodnikiem zmagań 2015 był Jakub Kowalski. W zestawieniu juniorskim tytuły dla Małgorzaty Kurek i Filipa Kluski. W Mastersach tytuły wywalczyli Sebastian Kurek i Magdalena Lasota. Na koniec siatkówka. Coraz mniej niewiadomych w zmaganiach OMW kończy się rywalizacja w pierwszej lidze kobiet. W drugiej już wiemy, kto zajął poszczególne miejsca. Grupę wygrał zespół MDK Fabryczna. U mężczyzn w pierwszej lidze pierwsza pozycja dla Bikkoplastu. Szczebel niżej w poszczególnych grupach najlepsze Łącznościowiec i Nowy Dwór. W trzeciej lidze walka wciąż trwa. Emocji na siatkarskich parkietach więcej w kolejnych dniach brakować nie będzie. Czeka nas też rywalizacja w ostatniej rundzie badmintona, szachach dla dorosłych i finał Ergowioseł w Pasażu Grunwaldzkim.